Po godzinie 6 wpłynęło zgłoszenie do stanowiska kierowania komendanta miejskiego o pożarze w hali na zakładzie ERK w Ząbkowicach. Po przybyciu sytuacja zastana paliła się około 500 metrów powierzchni hali. Pożar był rozwojowy, paliły się palety, jakieś tworzywa sztuczne. Działania polegały na zadysponowaniu odpowiedniej ilości sił i środków, które po prostu ugasiły ten pożar. W działaniach brało 18 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. To były zastępy z Katowic, z Dąbrowy, z Sosnowca, z Będzina, plus jednostki OSP tutaj z terenu, nasze lokalne, z terenu Dąbrowy Górniczej. W godzinach popołudniowych policja będzie wykonywała czynności procesowe z biegłym z zakresu pożarnictwa. Przyczyna pożaru na chwilę obecną nieznana. Zakład nie pracował z uwagi na okres świąt majowych. Brak ofiar w ludziach.